Państwa gościem, w normalnym wydaniu gościa w WLC. Człowiek, który jest znany bardzo długo na portalu, czyli Jan Worska. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie. Gdyby również nie przypadek i ostatnio się widzieliśmy na placu, to musiałbym strasznie sięgnąć pamięcią, kiedy ostatnio się widzieliśmy. No właśnie. Obstawiam jakiś grudzień chyba. To mógł być koncert. I koncert charytatywny, w którym dokładnie mieliśmy przyjemność uczestniczyć. No i rok 2019. Widzimy się w sumie z kilku względów, ale zaczniemy od tego najważniejszego tematu, bo miałeś przyjemność jakiś czas temu być u Karoliny wraz z Anią Przekwas, gdzie mówiłyście o zbiórce dla Pawła Lewandowskiego. Wszystkim przypominamy akcję Licytacje Rzeczy na grupie na Facebooku. Pomagamy Pawłowi z każdej strony, której możemy. Tak przeglądam, czy są jakieś pytania. Jeżeli będą, to będę oczywiście czytał do Joanny i do... Tylko tego, nie zadawajcie trudnych pytań. To jest taka godzina. No tak. To wy wtedy byłyście w takim momencie, gdzie był początek akcji. Powiedzmy tej całej akcji charytatywnej. To w sumie było 2 tygodnie temu, tak teraz się zastanawiam. Tak, dwa i pół do coś w tym stylu, na początku lipca gdzieś jakoś tak to... a może nawet nie, nawet 12, wiesz co, chyba 12, 13, 14, jakoś to... Nie wiem, poniedziałek był 13, no już nie pamiętam. Okej, to wtedy dopiero się rozkręcała ta cała sprawa, którą robiliście. A teraz jesteśmy już pod koniec tej akcji. No jakbyś tak mogła spiąć klamrą i opowiedzieć, na jakim jesteście etapie, bo wiemy, że już chyba 40 tysięcy jest zebranych. 45, tak? Dzisiaj 45. Na pewno stuknie, bo brakuje nam 200 chyba 90 zł do 45 tysięcy. No właśnie, niecałe 2 tygodnie temu, jak siedziałam tutaj z Anią i z Karoliną, to zaczynałyśmy zbiórkę, znaczy zbiórka się zaczynała, Paweł założył zbiórkę, rozpoczynaliśmy licytację i mieliśmy nadzieję, że 2-3 tygodnie i się wyrobimy. No i nie minęły jeszcze 2 tygodnie, jesteśmy już koło 45 tysięcy. Mam nadzieję, że te 2-3 tygodnie, tak jak sobie zapowiedzieliśmy wszyscy, to będzie ten czas, w którym uzbieramy dla Pawła kasę. Paweł w tej chwili jest po operacji, dochodzi do siebie, czekamy na to, żeby napisał, że już czuje się dobrze i rozpoczął dalsze leczenie. Kasa się zbiera, więc cieszę się, że on się nie musi tym przejmować. Rzeczywiście śledzę zarówno waszą zbiórkę, sam zaproponowałem ci kilka rzeczy, które oddamy na licytację, więc chcę mieć czynny w tym udział, bo cel jest naprawdę bardzo szczytny. Pewnie nie wykluczamy też rozmowy z samym Pawłem, jak będzie już w lepszej formie i będzie taka możliwość, aby się z nim połączyć. Chciałbym Cię też zapytać, może to będzie takie podstawowe pytanie, ale no, myślę, że naszych widzów to zaciekawi. Jaki jest wydźwięk Wrocławia na tą całą akcję? Bo często jest tak, że my raczej w takich momentach się scalamy i szukamy rzeczywiście wspólnych jakichś prób czy jakichś tematów, które możemy pomóc człowiekowi, w tym przypadku Pawłowi. Ale jak to jest właśnie w tym przypadku? Czy to jest podobnie, czy raczej wymaga to większej gimnastyki ze strony Was jako organizatorów? No tutaj jeśli chodzi o zbiórkę i o pomoc, ja już właśnie wcześniej wspominałam, że wcześniej to była licytacja dla Kingi, dla Kini, i my już mieliśmy 1900 osób, które w tej grupie pomagały Kingi. Kingi Grzelak. Kinga Grzelak, dokładnie. Tak. Kinia teraz też oczywiście jest w trakcie chemioterapii, walczy i jakby tam mieliśmy do uzbierania 100 tysięcy złotych. Udało się to bardzo szybko, nawet z nawiązką. I ta sama grupa, która pomagała Kindze, teraz pomaga Pawłowi. My po prostu zmieniliśmy nazwę Licytacje dla Pawła, ponieważ tak uznaliśmy, że będzie najszybciej. No, prawda. Szkoda zakładać nową grupę, kolejną, gdzie znowu trzeba zapraszać. Rzeczy, dokładnie. I ja tylko przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale dzisiaj widziałem liczebność tej grupy, do której sam dołączyłem. No już jest prawie 3000, już ponad 3. Tak, jak już do ciebie jechałam, było 3014 chyba. To ja się zatrzymałem na tym, że było 2,9. To bardzo mnie to cieszy, że tak wygląda sytuacja. To oznacza jedno, że
chęć niesienia pomocy zwiększa się. Tak, bardzo dużo osób zgłasza gadżety, fanty, usługi na licytację. Paweł ma też bardzo dużo znajomych i to oczywiście bardzo pomaga, ponieważ w tej grupie jest bardzo dużo znajomych Pawła, bardzo dużo znajomych Kingi i bardzo dużo naszych wspólnych znajomych, jak się okazuje, bo tych mamy bardzo sporo. No i tak wiemy, że trzeba uzbierać pieniądze, więc wszyscy zakasali rękawy i zbieramy. Pojawił się komentarz Kuba Grzy, człowiek orkiestra. Rozumiem, że Joanna jest taką osobą. Ja to potwierdzę tutaj trzy razy tak, jak widz w aktorze i montażu. Myślę, że Paweł też jest taką osobą, która jest pełną, która wiele inicjatyw przecież współprowadził. No i zapalony maratończyk też, nie zapominajmy. Tak, Paweł jest biegaczem. Jest dla niego bardzo, bardzo ważną rzeczą w życiu. Tak, Paweł jest biegaczem, Paweł jest morsem, tutaj Ania też wspominała, więc jakby bardzo dużo właśnie tych stowarzyszeń, bardzo dużo środowisk bierze udział czynny w tych aukcjach. Kuba, serdecznie Cię pozdrawiam. Kuba to jest nasz najwierniejszy licytator, jeśli chodzi o aukcje. On po prostu, jeśli pojawia się jakiś gadżet anwilowy, to nie ma szans, żeby Kuba tam nie wylicytował tak, czegoś. Kuba wylicytował już strój wszystkich graczy. Tak, teraz walczy o strój Zyskowskiego jeszcze cały, bo już koszulkę ma. Agnieszka tam szykuje mu paczkę, ale mówi jeszcze nie wysyłam, bo zaraz znowu coś wylicytuję, więc serdeczne pozdrowienia Kuba, pozdrawiamy cię serdecznie. Jeżeli lubisz też muzę lokalnych zespołów, to będzie okazja, może już trochę zdradzę, również wylicytować na przykład płytę zespołu Kawu, ale też nie tylko. No i będą też bilety do Muzeum w Toruniu, do Muzeum PRL-u, więc wydaje mi się, że będzie warto się zagłębić w to i sobie skorzystać, bo te bilety są jak najbardziej do Waszej dyspozycji i wylicytować. Okej. A pozdrawiam też, także już tutaj mamy kontakt z bazą. Dobrze, bardzo cieszę was to się cieszy. Bardzo. Dobra. No nie jest Wasza pierwsza akcja, Twoja, czy Anny, czy Wocławian. Czy Wy też rozszerzacie tą akcję poza jakby Wocławek i poza ludzi z Wocławka, którzy nie mieszkają w mieście? Jest jakiś odzew od, nie wiem, na przykład ludzi z Trójmiasta, z Warszawy? Czy tak, bardzo dużo osób z Gdańska, ale to są jakby znajomi znajomych, tak? No bo, Poczta Pantoflowa. Tak, Poczta Pantoflowa, każdy ze swoich znajomych zaprosił kolejnych znajomych przy okazji licytacji dla Kingi. Kinga studiowała też w Słupsku, z tego co pamiętam, więc też dużo osób z studiów, więc właściwie z całej Polski się przyłączyło. Paweł też ma bardzo dużo znajomych poza Włocławkiem i no Kuba jest za granicą Polski, mieszka i on tam nas wspiera właśnie tak online bardzo, za każdym razem tylko wysyła te zagraniczne przelewy i pyta na jakie konto, więc naprawdę bardzo dużo osób, widać to przede wszystkim po tym właśnie jak pytają jak wykonać przelew zagraniczny, tak, bo są za granicą i chcą pomóc, więc naprawdę nie tylko Włocławek, jest nas 3000 osób i uważam, że to jest wielki sukces. Cały czas rośnie grupa, a no pamiętajmy, że jednak to muszą być osoby, które mają Facebooka, które przyjmą zaproszenie do znajomych, które mają możliwość wylicytowania, zrobienia przelewu, więc naprawdę to jest... Tych warunków jest kilka, żeby dokładnie, nie jest tak łatwo. To nie każdy może być w tej grupie, bo nie każdy też ma dostęp do Facebooka oczywiście. Tak, to prawda, ale też jest sama zbiórka, rozumiem, na... pomagam. Na zrzutce. Tak, dokładnie. Czyli tu już można dotrzeć, nie mając Facebooka, też zachęcamy, jeżeli ktoś zna takie osoby, kto nas teraz ogląda, kto nie korzysta z Facebooka, to może na www.zrzutka.pl odnaleźć Pawła Lewandowskiego i tą akcję i tam również się dołączyć. Do czego oczywiście zachęcamy jako portal i prywatnie. Dobrze, to tak z grubsza o samej akcji Pawła sobie porozmawialiśmy, ale przecież Joanna nie jest tylko znana z akcji charytatywno-licytacyjnej. W ostatnią sobotę w Starodębskiej mieliśmy okazję, znaczy ja nie osobiście, ale w osobieniu mieli okazję po pandemii, która cały czas jest, ale gdzieś tam po odmrożeniu z Wami się zobaczyć.
jak tam się po takiej długiej przerwie grało, śpiewało. Cudownie. Grało na skrzypcach. Tak, grało na skrzypcach i śpiewało, to na pewno. No czekałam na ten moment, kiedy wreszcie koncert. Ja jakby nie przez przypadek my ten koncert pierwszy zagraliśmy w Starodębskiej, ponieważ ten kontakt z Magdą i z Piotrkiem, czyli z właścicielami klubu, mamy bardzo bliski i bardzo jako zespół jesteśmy z nimi zżyci. I Magda, pamiętam jeszcze w trakcie pandemii, takiej jeszcze, gdy były te obostrzenia, mówi, jak tylko będzie można, to pierwszy koncert ma być u nas. I my szczęśliwi czekaliśmy tylko na ten moment. I któregoś dnia, jak byliśmy na próbie, Magda dzwoni i mówi, teraz albo nigdy, teraz w sobotę 18 lipca gracie, czy nie gracie. My się od razu zgodziliśmy i super, to był świetny pomysł. Ale było jakieś takie usztywnienie na samym początku, że no jednak te 3-4 miesiące rozbratu ze sceną, nawet chyba więcej z waszym przypadku, no gdzieś tam robiło swoje, czy to przy pierwszym, drugim utworze mijało i to znaczy, i do przodu? My jakby zawsze gramy dla znajomych przede wszystkim i na tych koncertach zawsze ci nasi znajomi są. Zawsze jest moja siostra, zawsze jest moja przyjaciółka Grażyna, zawsze jest moja ekipa z Kaśkami na czele i jakby zawsze po prostu czuję się już tak pewnie, że wiem, że jak oni są, to już nic złego się nie wydarzy. Było też kilka nowych osób, co mnie bardzo cieszy, bo każda nowa osoba to znaczy, że oni tutaj, jeszcze tym bardziej widzieliśmy, że przyszli specjalnie na nasz koncert, po naszym koncercie poszli do domu, więc my się zawsze jaramy takimi rzeczami i takimi ludźmi, którzy przychodzą i oni właśnie przyszli na nasz koncert i super. I nie było tremy, ale no jakby sam koncert sprawił mi wielką radość. Ja zawsze się śmieję, bo głupio się na tych koncertach zachowuję, ale to właśnie z tej radości takiej. A z takiego warsztatu grania na skrzypcach, nie wiem, coś można było lepiej zrobić? Miałaś jakieś zawsze takie, można lepiej. Czy poczułaś jakieś takie dziwne zdrętwienie, zaniepokojenie, że jednak no, te miesiące spędziłaś poza sceną, bo rozumiem, że na co dzień grałaś. Tak, no bo normalnie mieliśmy próby, tak? Więc twoi sąsiedzi byli zadowoleni. Ja, to znaczy, powiem szczerze, że ja nie gram w domu, no mieszkamy w bloku, więc nie wyobrażam nie sobie, że tak, mamy po prostu wtorki i czwartki najczęściej zarezerwowane na próby, jedziemy wtedy do Leszka i gramy 3 bite godziny albo 3,5, chyba że 2,5, bo się zagadamy i ja się jak zwykle spóźnię, ale jakby to jest ten nasz czas, w którym gramy. Chłopaki ćwiczą w domu, ja nie, dlatego że ja mam też inne zajęcia. Oni zawsze pytają, czy ćwiczę, ja oczywiście udaję, że tak. Ale ten czas na próbie to jest czas na granie. Czasami gram raz może w miesiącu tam coś poćwiczę, żeby nie było, ale sąsiedzi nie, to nie mają, raczej nie słyszą, bo to na tłumiku. Czy dałoby się lepiej i czy czułam taką tremę, wiesz, przed tym pierwszym utworem? No ja w ogóle zawsze, pierwszy utwór to jest taki na rozegranie, zawsze gramy ten sam, moja dziewczyna, dlatego że Guzik go śpiewa, ja tylko pomagam mu na refrenach i to jest czas, w którym ja muszę opanować emocje, przyzwyczaić się do sceny i zacząć po prostu. A potem już płyniesz. Tak. Dobrze, chciałbym cię też zapytać nie tylko o wasze plany na najbliższe tygodnie czy miesiące, bo no niby ta sytuacja jest trochę lżejsza niż na początku roku, która nas spotkała, ale dalej gdzieś te obostrzenia są na każdym kroku. Gdzieś nas spotykają i dobrze, bo liczba zachorowań rośnie i wirus jakby nie odpuszcza na razie. Czy wy coś już planujecie? Jakieś inne rzeczy niż Starodębska? Tak, bo wy macie też bardzo taką rozbudowaną grupę zespołu, z którymi współpracujecie. Czasami niektórzy potrafią przejechać 500 km, żeby was zobaczyć. Tak, właśnie. To znaczy najbliższy koncert mamy w Ciechocinku, w Kawiarence i Ręce. To jest też bardzo taki zaprzyjaźniony lokal, gdzie gramy 15 sierpnia. A później 21 sierpnia, czyli tydzień później w piątek, jedziemy do Tła dla Mew, to jest w Rydzewie, niedaleko Giżycka. To już koncert umówiony tak naprawdę na początku roku i na szczęście pandemia nam nie pokrzyżowała planów. Tam jedziemy jako
To będzie na terenie tego Tła dla Mew, więc bardziej impreza zamknięta, ale jedziemy tam przy okazji jako zespół się zintegrować i ze swoimi połówkami. Fajna miejsce uwagi, że tak, na weekend po prostu odpocząć. Dobrze. Dokładnie. Dobra, okej. To tak w takim kalejdoskopie, co się działo, czy co będzie się dziać w grupie Pod Prąd. Natomiast jak tak obserwujesz rzeczy związane z kulturą, jestem ciekaw twojej oceny, bo rozmawialiśmy też wielokrotnie z osobami podczas pandemii, na przykład z Joanną Kołaczkowską, która była delikatnie mówiąc, czy z Arturem Barcisiem byli delikatnie mówiąc załamani sytuacją, która jak nastała i zastała. Gdzieś tam starali się znaleźć miejsce na ziemi bez występów. To u was oczywiście w mniejszej skali, ale jak też widzisz to, co się dzieje, czy nie masz trochę wrażenia, że świat kultury trochę został potraktowany mimo wszystko po macoszemu wraz z tą branżą eventową? Bo jednak odmrożenia były wcześniej w innych miejscach też, na przykład pewnie w naszych miejscach pracujemy i tak dalej w życiu publicznym, a jednak kina, czy takie estradowe rzeczy, czy teatry, czy inne miejsca kultury, no dopiero od niedawna zaczynają funkcjonować. To znaczy, pandemia pokazała, że kultura została potraktowana właśnie po macoszemu, sprowadzona do parteru i pokazali nam, że właściwie to wcale nie jest ważne w naszym życiu. Ja cieszę się i dziękuję Bogu za to, że jakby mam inne źródło utrzymania, bo naprawdę ludzie zostali bez pracy z dnia na dzień. Mówimy o firmach eventowych, mówimy o ludziach, którzy występują, czy grają w teatrze, czy grają w filharmonii, tak jak Joanna Kołaczkowska w swoim kabarecie Hrabi. No, to są jakby... Im życie zmieniło się całkowicie. Mhm. Oczywiście starali się nadrabiać przez internet, online, ale to już nie jest to samo. Nie ma tego kontaktu z publiką bezpośrednio. No i przede wszystkim nie mają pieniędzy, tak? No, skoro nie sprzedają się bilety, bo nie ma jakiegoś wydarzenia, to oni tak naprawdę nie dostają wynagrodzenia. Więc ja cieszę się, że my nie zarabiamy. Nie jest to właśnie nasze główne źródło dochodu. Ale pokazanie tego, że od niedawna, to chyba właściwie dzień przed naszym koncertem, odmrozili koncerty w plenerze powyżej 150 osób. W piątek. Z zachowaniem, nie wiem, czy ty czytałeś, jakie tam są obostrzenia. 5 metrów kwadratowych na jedną osobę, odległość minimum 2 metry od siebie. Jak to zorganizować na... Nie ma takiej opcji. W plenerze, tak? No, no na trawie, nie wiem, ja już mówię, weźmiemy jakiś spray, na trawie będziemy zaznaczać kółka, każdy będzie siedział stał w swoim kółku, no ale nie da się, tak? Nie no da i się. Jakby rząd, no znaczy nie chcę tutaj w ogóle wchodzić w politykę, bo to jest bardzo ciężki temat i te wybory to pokazały, że ludzie się częściej kłócą o politykę niż o cokolwiek innego. Jakby po prostu kultura okazała się najmniej ważna. I taki wszyscy ci, którzy w tej kulturze biorą czynny udział, którzy pracują, żyją z tego, po prostu zostali policzeni w twarz. To prawda, tym bardziej, że jednak pomoc dla innych branż przedsiębiorców, bo przecież ktoś, kto ma na przykład swój prywatny teatr, jak Krystyna Janda czy Michał Żebrowski, no mają ogromny problem teraz z utrzymaniem czegokolwiek, ponieważ nawet jeżeli pojawi się 40 czy 50% ludzi w teatrze, to oni w tym momencie zarobią na koszty. I to jest wszystko. Więc wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć i po prostu apelować do władz, no bo jednak oni są tutaj decyzyjni w tym temacie. Tym bardziej, że też branża hotelarska ucierpiała i gastronomiczna, może troszkę mniej, bo jednak już szybciej można było korzystać, albo były dowozy też, tak? Była ta akcja Włocławek na wynos na przykład, tak. Także była to naprawdę fajna rzecz, do czego zachęcamy. Dobrze, Joanno, to jeszcze na sam koniec naszej rozmowy chciałbym, abyś powiedziała mi, podzieliła się, bo ostatnio też taką ankietę robiłem wśród swoich znajomych, bo rozumiem, że też miałaś przyjemność, może nie więcej czasu, ale na pewno jakiś tam odłamek być w domu, nie wychodząc, to co fajnego na przykład zobaczyłaś jakiś serial albo film.
czy coś takiego było? No ja przejrzałam chyba większość właśnie seriali z Netflixa. Tu zachwyciliśmy się tym polskim serialem W głębi lasu. To myślę, że oglądać. Tak, wszyscy już. Teraz słyszę, że polecają serial Dark, ale to nie udało mi się w czasach pandemii i siedzenia w domu obejrzeć. To jest na mojej liście. No, tych seriali było sporo, ale ten W głębi lasu jakoś tak najbardziej pamiętam. Tak, W głębi lasu, jeszcze jest serial Znaki też, tak, który Znaki był. Tak, Znaki nie oglądałam jeszcze. Powiedzmy, że jestem w trakcie drugiego sezonu. Strasznie pogłatwany jest drugi. Nie będę tutaj jakby spoilerował nikomu, jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć, to śmiało. A z takich rzeczy we Wrocławku coś ci się trafiło, co będziemy mogli zobaczyć? Bo wiemy, że na przykład w hotelu Garaż będzie stand-up. Śledzisz scenę? Tak, śledzę i właśnie czekam na ten stand-up właściwie w hotelu Garaż. Mam nadzieję, że on nie zostanie przełożony. No raczej już nie powinien już nie być, wydarzy. Ale nie wiadomo, bo cały czas, tak jak wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy, ta sytuacja jest bardzo niepewna. Właśnie to chodzi, że jednak zachorowania wzrastają i znowu tutaj jak mówimy o tym, że kultura dostała najbardziej, obawiam się, że pierwsze co, to właśnie znowu odbije się na kulturze, tak? Bo najłatwiej jest zamknąć, nie wiem, możliwość przyjścia na stand-up, gdzie w garażu mieści się, nie wiem, 130 osób. No, na stand-upie zawsze jest obłożenie pełne. Myślę. To nie zdarzyło się jeszcze. Chyba nie. Rzeczywiście myślę, że te 130 to już tak naprawdę z górną granicą miejsc i tak trochę zestającymi pewnie. No właśnie, teraz pytanie, jak to zorganizować, żeby to miało ręce i nogi, to żeby prawda. Zaraz nie wjechał sanepid i nie zamknął imprezy. To prawda, albo jakieś inne służby, taki, wiesz, niepokój, jak szykuje się cokolwiek, tak? No bo w lokalu nie może przebywać więcej osób niż trzeba zapewnić jednak, no już nie mówię o środkach do dezynfekcji, ale zachować społeczny dystans, no jak to zrobić? Spojrzałem znowu na czat po jakimś czasie i mamy jeszcze Kubę wypowiedź, że sporadycznie we Wrocławku, no to serdecznie zapraszamy częściej, jeżeli będziesz mógł bywać. Trochę się zmienia to miasto. To znaczy, jeśli chodzi o Kubę jeszcze, to ja tylko skomentuję, że my wszyscy z naszego teamu, którzy zajmowaliśmy się licytacjami dla Kini, teraz dla Pawła, czekamy, aż Kuba wreszcie przyjedzie do Włocławka, bo jakby po tych wszystkich licytacjach to weekend, myślę, że jakiś trzeba poświęcić. Kuba, nawet sobie nic nie planuj innego. Kuba, idziemy, szykuj się. Idziemy w miasto, to co będzie otwarte, to po prostu... Kuba, są świadkowie na to, że poszła propozycja pójścia w miasto, więc teraz już nie będzie i tak łatwo się wymiksować z tego. Nie ma szans. A również Ewelina Cockowska, Joanna Kobieta Orkiestra. Ewelina też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie Ewelinę i dziękuję bardzo serdecznie Joanno za przybycie do naszego studia na krótką rozmowę na temat licytacji Pawła. Zachęcamy jeszcze raz do grupy Paweł Lewandowski. Tak, zapiszcie się z nami do naszej grupy. Jest nas ponad 3000 złotych. 3000, przepraszam, osób. Mi już, wiesz, ja po prostu tak czekam na te 50 tysięcy złotych, kiedy będziemy mogli już wreszcie jakby ucieszyć się, że już to mamy. Im więcej nas będzie, tym szybciej po prostu dojdziemy do tych 50, a naprawdę nie wiem, czy ty obserwujesz na bieżąco, ale pojawiają się tak fajne licytacje. Powiedzmy, że tak. I Paweł pracuje w Toyocie Jaworskiej, więc tutaj Toyota, ludzie z Toyoty naprawdę robią co tylko mogą, żeby jak najwięcej tych aukcji i takich naprawdę niesamowitych i niespotykanych było. Rzeczywiście te aukcje, o których teraz wspomniałeś, Toyota, zauważyłem niektóre. Chyba te największe to są rzeczywiście te koszykarskie, anwilowskie. Ale oczywiście tam są różne rzeczy. Tam w tej chwili mamy chyba właściwie Supra na weekend z pełnym bakiem poszła za 4200 zł z tego, co ja pamiętam, i to jest jakby na tę chwilę nasz rekord, jeśli chodzi o jedną licytację, a to później już jest koszulka koszykarzy, tutaj Kasia Liecka 3400, więc naprawdę szacun. Wszyscy się starają i zapraszamy do naszej szacun grupy. Wrzucamy, pamiętajcie, że nie trzeba wrzucać 1000, czy 2, czy 3, każda złotówka jest tutaj ważna i wystarczy czasami tylko udostępnić i dla nas też jest już to naprawdę
naprawdę masa, dbamy o zasięgi, masa pracy. Zachęcamy. Do kiedy będzie jeszcze trwać? Może powiedzmy? To znaczy, na pewno będzie trwała tak długo, jak uzbieramy te 50 tysięcy. Mhm. Ja naprawdę mam nadzieję, że do końca tygodnia zdążymy, chociaż oczywiście nie działamy na czas. Ogólnie zrzutka trwa tam chyba jeszcze około 75-8 dni. Można przekroczyć kwotę. Tak długo, jak będziemy mieli te przedmioty, będziemy starać się ogarniać te licytacje, więc zapraszamy. Nie patrzmy na czas. No właśnie. Kasa Pawłowi na pewno się przyda. Bo jeżeli będzie na przykład 49 950 zł, to pamiętajcie, że jeżeli ktoś płaci 50 zł, to ta osoba, która chce po niej wpłacić, będzie miała taką możliwość. Tak, oczywiście. To nie zamknie się licytacja w momencie dobicia do 50 zrzutka po prostu może być ponad tę kwotę i cała kwota trafia na konto Pawła. No i tego się trzymamy i zachęcamy jeszcze raz. No jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo ja miło bardzo Cię dziękuję. Zobaczyć ponownie w naszym studio, bo ostatnio nie mieliśmy się my przyjemność widzieć. Pracy. A ja zapraszam serdecznie o 19.30 na polityczne podsumowanie tygodnia. Stali eksperci Michał Waliszewski, portal WEC i Jarosław Wojtas. PUS, Włocławek, WSB, Toruń. Będzie gorąco, bo tych wydarzeń politycznych działo się w tym tygodniu co niemiara. Także zapraszam dosłownie za godzinę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.